Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Katarzyna Górska, program W Punkt. Wieczorna debata polityczna w Telewizji Republika. A Państwa i moimi gośćmi są oczywiście politycy w połączeniu. Może dzisiaj wyjątkowo od polityków w połączeniu zacznijmy. Pan poseł Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie, panie pośle. Dobry wieczór. Witam panią redaktor, witam państwa. Jest z nami pan poseł Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Pan poseł Marcin Skonieczka z Polski 2050. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. A w studio Telewizji Republika pan poseł Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie pośle. Kłaniam się nisko, witam. Szanowni państwo, pojutrze, czyli tak naprawdę już za chwilę, protesty rolnicze. Jak się ogląda mapy protestów w internecie, tych protestów ma być mnóstwo. Wielkie polskie miasta, największe polskie miasta mają być zablokowane. Między innymi Warszawa, między innymi Poznań, ale główne węzły komunikacyjne. Będzie problem na pewno w Polsce komunikacyjny, ale te protesty cały czas cieszą się bardzo dużym poparciem społecznym. Szanowni państwo, na 15 marca zapowiadana była jakaś propozycja, miała paść propozycja do rolników protestujących. Takie były zapowiedzi polityków koalicji rządzącej. My również w tym studio słyszeliśmy o tym. No jak na razie taka propozycja się nie pojawiła, zatem pojutrze te protesty rolników będą. Pan poseł Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, jak pan patrzy, no my cały czas rozmawiamy na ten temat, bo te protesty cały czas trwają, no ale ta kolejna taka faza eskalacyjna ma być pojutrze. Gdzie jest problem? To znaczy, bo my już kilka razy słyszeliśmy różne daty, że będzie propozycja konkretna zgłoszona rolnikom i okazuje się, że żadnej konkretnej propozycji nie ma. No problem jest bardzo jasny, to znaczy wbrew temu, co Donald Tusk mówi na użytek polityki krajowej, czyli mówi tutaj rolnikom, generalnie protestującym Polakom, że on oczywiście przedstawi swoje oferty, coś tutaj wymyśli i tak dalej, jest problem podstawowy, mianowicie pan Tusk nie ma żadnego przełożenia na decyzję Komisji Europejskiej. Obecna koalicja doszła do władzy na fali propagandy, że rzekomo właśnie będą równymi partnerami w Europie, że będą tutaj przy stole współdecydować, jak mają wyglądać chociażby kwestie dotyczące polityki europejskie, także Zielonego Ładu. Pamiętamy słynne słowa pani Leszczyny o czarodziejsce różdżce, tak? Miała być czarodziejska różdżka, która za dotknięciem rozwiązuje problemy, które w Polsce są. Nie ma tej czarodziejskiej różdżki, absolutnie. I dzisiaj Donald Tusk prawdopodobnie, myślę, że również po rozmowach, czy to z panią von der Leyen, czy to chociażby z panem Scholzem i Macron ostatnio, nie ma nic do protestującym rolnikom do zaoferowania i są te protesty, będą się one nasilać, pani redaktor. Natomiast rolnicy są wściekli jeszcze z kolejnego powodu. Ostatnio, kiedy przyjechali pod Sejm, no to dostali pałką po głowach i zostali sprzyjechani wodą i rozgonieni de facto. No, z całym szacunkiem, ale Platforma Obywatelska musi zrozumieć, że mieszkańcy wsi, rolnicy, to są ludzie bardzo twardzi, którzy ciężko pracują od rana do świtu de facto i to nie są ludzie, którzy się wystraszą tuskowej pałki. Oni zareagowali na to alergicznie i z tego, co z nimi rozmawiałem, a byłem teraz na szeregu spotkania z mieszkańcami w ulicy Podlaskim, będzie tych protestów właśnie, więcej. To w takim będzie razie, więcej, zanim oddam głos panu posłowi Arturowi Łąckiemu z Platformy Obywatelskiej, to panie pośle, pan mówi, że państwo rozmawiają. Z kolei pan Kołodziejczak, pan minister Kołodziejczak, wiceszef resortu rolnictwa, mówi, że tych protestów by nie było, gdyby nie politycy PiS-u i Konfederacji, bo to państwo podburzają rolników do protestów. Znaczy, no bzdury opowiada że państwo wywierają na nich taką presję, że no, oni ulegają. No tak mówi Newsweekowi. Ja wiem, że pan Kołodziejczak zamienił protesty rolnicze na wygodny gabinet i limuzynę ministerialną. Nie, mówi, że cały czas jest z rolnikami. No tak, na pewno. Pewnie z tymi, z którymi chcę tylko być. Natomiast ja go nie widziałem, że pod Sejmem byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, między innymi pod Sejmem również. Rozmawiali z tymi protestującymi rolnikami. Ja się obawiam. Ja wszystkim życzę jak najlepiej, ale obawiam się, że gdyby pan Kołodziejczak tam poszedł, to mógłby dostać... Pan poseł klapsa. Artur Łącki. Panie pośle, bo ten 15 już za nami, zbliża się 20, a 20 to jest data protestów. Proszę powiedzieć, na czym polega problem? Jak pan to ocenia? Jak państwo to oceniają w Platformie Obywatelskiej? Na dogadaniu się z rolnikami. Bo to i pan poseł Andruszkiewicz mówi, że tak naprawdę wszystko uzależnione jest od decyzji Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i stąd, rozumiem, rząd nie ma dużego pola manewru. No ale
pytanie, czy jednak przedstawienie rolnikom jakiejś propozycji konkretnej i powiedzenie otwarcie, że o to walczymy i jedziemy do Brukseli negocjować, no nie byłoby też gestem dobrej woli rządu wobec protestujących rolników. Panie doktor, pan poseł Andruszkiewicz, zresztą większość, czy wszyscy posłowie opozycji, sprowadzili ten cały konflikt, który teraz urodził się wśród rolników wobec aktualnego rządu, do Zielonego Ładu. Oczywiście nie powiedzą, już zapominają o tym, że problemy rolnicze nasiliły się, bo one zawsze były, to tam nie ma problemu, tam zawsze jest problem, to jest to, że trzeba dopłacić, bo jest susza i to jest normalne. Trzeba dopłacić, bo jest powódź, bo energia była droga strasznie, przez to zdrożały bardzo nawozy. To jest jakby normalne, ale pan poseł Andruszkiewicz zapomniał o tym, że 2 lata temu, jak rządzili, wpuścili do Polski ukraińskie zboże, ukraińską żywność, bez żadnej kontroli, bez żadnej cenzury, bez po prostu niczego, bez hołowie totalne. Wpuścili je, firmy polskie to rozwiozły po Polsce, sprzedały z wielkim zyskiem, ale 3- czy 4-krotnie taniej niż zboże, które jest produkowane w Polsce, czy w ogóle w Unii Europejskiej. I od tego zaczął się teraz cały problem. I tu akurat ja popieram pana ministra Kołodziejczaka, że za tymi protestami stoją teraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że rolnicy teraz cały czas mówią tylko i wyłącznie o Zielonym Ładzie, a zapominają o tym, że problem wziął się stamtąd i ten problem nadal w Polsce jest, bo nadal zalega... Ale panie pośle, ja dopytam, czy pana zdaniem posłowie opozycji, przepraszam, zmanipulowali protestujących rolników? Ja myślę, że częściowo na pewno. Ja sobie przypominam pierwszy dzień protestu rolników w województwie zachodniopomorskim, kiedy tak ni stąd, ni zowąd, w środku tego protestu znalazł się pan poseł ze Szczecina, zaraz sobie przypomnę nazwisko, przepraszam, pan poseł ze Szczecina, który nakręcał filmiki z protestów i mówi na tych filmikach: o, ja przypadkowo tutaj się znalazłem. Także poseł bardzo znany z tego, że hejtował panią poseł Felix. Nie, znany z tego, że hejtował panią poseł Felix. Naprawdę, przepraszam, wypadło mi nazwisko z głowy teraz. I wie państwo, no, to jest straszne, jeśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości nagle nie wiadomo z jakich przyczyn znajdują się w środku protestu rolników, robią sobie filmiki, cieszą się z tego, co się dzieje. No tak, ale panie pośle, no powiedzmy sobie szczerze, no nawet jak się gdzieś tam tak wydarzyło, ale też musi pan wziąć pod uwagę, że tych protestów jest więcej niż posłów Prawa i Sprawiedliwości. Więc tu nawet trudno by było posłem, przepraszam, obsadzić każdą blokadę i każdy protest. Ale nawet jak tak się zdarzyło, to przecież to, że jest ktoś, kto nagrywa sobie filmik, no to przecież to nie zmienia, znaczy to nie zmienia nastawienia ludzi. No jeżeli ludzie uważają, że dzieje im się krzywda, że to, co im się proponuje na najbliższe lata, tak naprawdę no, dotyka ich żywotnego interesu, no to protestują. Myślę, że nawet jakby 10 posłów PiS-u przyjechało, to gdyby nie mieli powodu, to by nie protestowali. Rozumiem, że z tego, co pani mówi, wygląda na to, że już mamy spokój z tym zbożem ukraińskim, które PiS wpuścił, że teraz jedynym problemem polskiego rolnika jest ewentualny wprowadzony Zielony Ład w tych najbardziej ostrych... Nie, panie pośle, no rolnicy cały czas mówią o dwóch postulatach. Pierwszy to jest rzeczywiście to, co nazywamy polityką klimatyczną, bo to jest coś więcej niż ten Zielony Ład tylko dedykowany rolnikom, no bo przecież to jest chociażby te polityka klimatyczna w budownictwie, to też przecież, no, ja powiem, nie dotknie, to uderzy mieszkańców małych miejscowości, zresztą ich dużych też, ale ich również, ale mówią również o zamknięciu granicy wschodniej dla towarów. I mówią nie tylko o Ukrainie, mówią również o Rosji, bo cały czas twierdzą, że zboże ze wschodu wjeżdża i nie wyjeżdża, a poza tym zwracają uwagę, że rynek europejski jest wspólnym rynkiem, więc nawet jak przejedzie, nie wiem, 100 kilometrów za polską granicę, to tak wpływa na ceny w Polsce. No nie bardzo. Jeśli przejedzie już 100 kilometrów za polską granicę, to już nie wróci. I na pewno nie wpływa na ceny w Polsce. I nie, według mnie... Można pojechać i kupić tam, gdzie jest 100 kilometrów taniej. Nie, no.
Drożej będzie, bo trzeba będzie to przewieźć, to zboże. Więc to już jest... Wie pan, jak jest dużo taniej, to nawet transport się opłaca. Zostało, dlaczego zboże ukraińskie zostało w Polsce, chociaż miało wyjechać dalej na zachód? Dlatego, że skoro znaleźli się chętni do kupna na te zboże w Polsce, to one mogły być taniej, dlatego że chociażby nie było doliczone transport, jaki byłby doliczony do wywożenia go na zachód. Panie redaktor, rząd polski musi zdecydować o tym, co jest lepsze dla społeczeństwa polskiego. Czy negowanie całkowicie Nowego Zielonego Ładu, czy jednak próbowanie jakoś wypośrodkować tej sprawy, czyli negocjować z Unią Europejską o tym, żeby pewne rzeczy złagodzić, pewne rzeczy wyrzucić, ale pewne rzeczy zostawić. Dlatego, że ten Nowy Ład, tak jeśli patrzymy tak naprawdę na jego, na co może stworzyć, to on jest akurat rzeczą postępową dla polskiego i rolnictwa, i przemysłu, i w ogóle do tego, że ludziom będzie się żyło lepiej. Oczywiście nie można tego zrobić z dnia na dzień, nie można tego zrobić tak przecinając nożem, że nagle w poniedziałek, czy w sobotę mamy coś takiego, a w niedzielę rano wstajemy i mamy coś takiego. To PiS tak robił, chociażby zrobił tak to z Nowym Polskim Ładem, kiedy człowiek się w niedzielę kładł w innej rzeczywistości, a w poniedziałek wstał rano w rzeczywistości innej podatkowej. No dobrze, ale panie pośle, czy ja mam rozumieć, że generalnie w takim razie nie będzie rządowej propozycji dla rolników, bo państwo muszą się porozumieć z Brukselą i jakby tutaj porozumienia z rolnikami nie będzie. Czy to tak mamy rozumieć? Rządowa propozycja dla rolników jest i będzie na pewno jeszcze większa. Pierwsza rządowa propozycja dla rolników to była już, zdaje się, 2 czy 3 tygodnie temu, kiedy pan premier Tusk powiedział, że połowę zboża, który zalega w polskich silosach, te, które sprowadziło PiS, to jest około 4,5 miliona ton, do czasu tych żniw w Polsce zostanie wyeksportowane na rynki tradycyjne dla Ukrainy. To jest pierwsza konkretna propozycja. PiS nie potrafił tego zrobić, PiS potrafił tylko przyjąć. W zeszłym roku też było, panie pośle, wyeksportowane. Druga sprawa to jest to, że rząd polski nadal negocjuje teraz z Unią Europejską o złagodzeniu. Nie, dobrze, ale jakby, panie pośle, słuchają, żeby dokończyć i żeby następni panowie posłowie mieli głos. Słuchają nas na pewno rolnicy, żeby oni wiedzieli, jaka jest państwa propozycja rządu dla rolników. Rozumiem, pierwsza to państwo postarają się wywieźć z Polski 4,5 miliona tony zboża. Tak, to jest propozycja pierwsza, a następne? Jeżeli ceny, z tego co wiem, bo rozmawiam z moimi kolegami, jeżeli ceny zbóż nadal będą poniżej cen wytwarzania, dopłaty do tych zbóż. W jakiej wysokości? Nie poniósł straty. Ale w jakiej wysokości? Proszę? W jakiej wysokości te dopłaty? Ta wysokość będzie uzależniona od tego, jaka będzie cena zbóż na rynku i jaka będzie ewentualna strata. No przecież teraz nie można powiedzieć, jaka to będzie. Mało tego, cena będzie uzależniona od tego, jakie ceny nawozów będą, jakie będą ceny nośników energetycznych przez spółki Skarbu Państwa. No wszystko się na to składa. Panie redaktor, tego typu negocjacje z Unią Europejską nie mogą być prowadzone cały czas z otwartą przyłbicą, tylko to są negocjacje, które... Negocjacje z rolnikami. Pan poseł Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski. Panie pośle, jeszcze na pewno do tematu rolników. Wystąpi z nowymi propozycjami dla rolników. Panie pośle, jak pan patrzy na tą sytuację? No mówię, tak naprawdę jesteśmy chwilę przed. Kilkadziesiąt godzin dzieli nas od bardzo dużego. Te zapowiedzi są takie, że to jest protest, który obejmie naprawdę ogromną część Polski i na pewno przetnie węzły komunikacyjne. Protest rolników 20 marca. Jak pan na to patrzy? Bo z kolei też 25 zdaje się marca, Rada Europejska ma zająć się projektem rozporządzenia o odtwarzaniu przyrody. Tam jest mowa o odtwarzaniu torfowisk. Prawie 390 tysięcy hektarów w Polsce, tak się to szacuje. W tym bardzo wiele tysięcy gruntów ornych ma być zalanych. Prawie 30 miliardów złotych to ma kosztować. To w Parlamencie Europejskim przeszło, teraz idzie dalej. Jak pan patrzy też z tej perspektywy na to, bo o tym też rolnicy mówią, w końcu to jest ich ziemia, tak? Ja już nie mówię o tym, że jakieś drogi nie będą budowane, bo zdaje się, że S16 na jakimś odcinku też jest zagrożona właśnie przez to, że tam będzie po prostu teren zalany.
Czy wiele aspektów tak zwanego Zielonego Ładu jest tak naprawdę czymś, co jest oderwane od rzeczywistości? Już nie będziemy tu pewnie w szczegóły wchodzili, bo raczej z tego grona sądzę, że nikt się tą problematyką nie zajmował, szczególnie w zakresie, jeżeli chodzi o drzewostan. Ale panie redaktor, no przede wszystkim najważniejsze, szanowni państwo, jest to, co mówią rolnicy. Rolnicy zwracają uwagę na ograniczenia, które będą wynikiem wprowadzania w życie rozwiązań, które forsuje Europejska Partia Ludowa. Z politycznego punktu widzenia Platforma może zaklinać rzeczywistość, ale Europejska Partia Ludowa to jest ta partia, która rządzi dzisiaj w Parlamencie Europejskim i ona akceptuje przy pomocy naszych europosłów z Polski, mówię naszych w sensie polskich, ale jednak jakby nie było wybranych list Platformy Obywatelskiej oraz Lewicy, i innych ugrupowań, bo i Róża Thun, która co prawda do Europejskiej Partii Ludowej nie należy, no kiedyś należała, ale cała Platforma, tak naprawdę cała dzisiaj koalicja 13 grudnia głosowała za wieloma szkodliwymi dla Polski rozwiązaniami, które wchodzą w życie. Od zakazu rejestracji samochodów spalinowych po ostatnie głosowania dotyczące likwidacji instalacji gazowych w postaci piecyków gazowych, które mają być likwidowana 2027 roku, pewnie będą opodatkowana, następnie oczywiście będzie ich wygaszanie. Jedyne rozwiązanie, które będzie stosowane, to ma być pompa ciepła i to oczywiście najlepiej made in Germany, no bo jeżeli węgiel jest nine, drewno jest nine, gaz jest nine, no to zostaje nam tylko prąd i to ten z pompy ciepła, do tego fotowoltaika, wiatraczki i wszyscy, no dobrze, co myślą, że to jest taka ściema, ale wracam do rolnictwa. No właśnie, jak pana zdaniem, znaczy czego dotyczy problem z porozumieniem? Bo mówię, 15 marca to była kolejna data, o której my nawet w tym studio słyszeliśmy, że 15 marca będzie przygotowana oferta. To o tym mówili również przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Będzie położona oferta dla rolników. No i tej oferty nie ma. Gdzie jest problem? Czy to jest element no, tej rozgrywki, która też w rządzie trwa? No bo po prostu tą rozgrywkę widać, tak, że pan premier Donald Tusk, no rozumiem, dbając o interes swojej własnej formacji, w pewnym sensie no, stara się podkopać możliwości koalicjantów przed wyborami. Tutaj chyba co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo zdaje się, że pan premier Donald Tusk w ogóle wprost powiedział o tym, że nie ma już takiej konieczności, żeby taktycznie wspierać koalicjantów. Teraz wszyscy wracają do Platformy i cześć. Czy to jest właśnie element też, czy rolnicy są no, w pewnym sensie ofiarą też tej strategii wyborczej? No bo wiadomo, że to jest poważny elektorat w części Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja wewnętrznie oczywiście się zgodzę tutaj z panią redaktor w tym zakresie. Rzeczywiście, że ta rozgrywka na polskiej scenie politycznej się dzieje i jest pewna roszada, ale pamiętajmy, że Donald Tusk jest zakładnikiem właśnie europejskich rozwiązań, bo no to jeżeli by się chciał przeciwstawić dzisiaj europejskim elitom, no to odciąłby się tak naprawdę od swoich mocodawców i to mówię nie bez kozery, dlatego że przecież to nie jest tajemnicą, że to europejscy liderzy go tutaj przysłali po to, aby realizował pewne założenia. I teraz jest tak, rolnicy chcą czegoś, co on nie może zrealizować. Jedyne, co może zrobić, to rozmydlić lub też odkładać w czasie. Są dwie strategie, które stale stosuje Platforma Obywatelska. Kontrmanifestacje, czy manifestacje, które są dzisiaj realizowane, muszą być jakoś stygmatyzowane, musi powstać jakieś wrażenie. Więc najłatwiej jest zrobić z nich pijaków, złodziei, przestępców, awanturników. I co się dzieje? Tak jak w przypadku innych kiedyś protestów, tak było, górnicy byli złodziejami, awanturnikami. Dzisiaj rolnik jest awanturnikiem, pijakiem. Za chwilę pewnie będzie złodziejem i jeszcze ileś epitetów padnie. I tak też jest. No, Donald Tusk nie może rozwiązać problemów rolnictwa, dlatego że musiałby wyrzucić cały Zielony Ład. A on czyli tego nie pana zrobi, zdaniem bo została przyjęta strategia na przeczekanie, tak? Żeby dowieść, mówiąc już tak zupełnie wprost, temat do momentu, kiedy te prace polowe, prace w rolnictwie, bo ten sezon tuż, tuż, no będą na tyle intensywne, że blokady po prostu nie będą możliwe. No bo rolnicy wiadomo, jak będą mieli do wyboru, czy po prostu jechać w pole, wyjeżdżać w pole, czy jechać na autostradę, no to pojadą w pole, a nie pojadą na autostradę. No to będą dwa elementy. Na pewno wewnętrzne skłócenie środowiska rolniczego, rolnictwa całego jako takiego przedstawicieli różnych branż tutaj się wyłaniają. Prowokacje z działaniami służb, które już miały miejsce. No i kolejna płaszczyzna to oczywiście odwlekanie. Już to miało też miejsce. Donald Tusk mówił, że
dwa tygodnie temu, czy półtora tygodnia temu, mówił, że w sobotę przedstawi konkretne rozwiązania. No i rolnik wyszedł i powiedział, że usłyszeliśmy, że nie ma rozwiązań, czy właściwie nic nie zaproponowano. I tak będzie, co kolej. Ja na koniec będzie odstrzelony minister Siekierski i minister Kołodziejczak. On nie będzie potrzebny. Pan minister Siekierski będzie miał więcej szczęścia, bo pewnie pójdzie do Europarlamentu, więc zostanie zmieniony rząd. Wymiana, roszada i dalej będziemy jechali bez strzelania. No, zdaje się, że o ten Europarlament to będzie potężna bitwa, więc to nic nie jest takie pewne, że kto się dostanie, a kto się nie dostanie. Więc... No, ale to nie chodzi o pieniądze, panie redaktor. W niektórych wypadkach to chodzi o przedłużenie immunitetu. Na przykład minister Bodnar czy też minister Sienkiewicz, jeżeli nie pójdzie do Europarlamentu, to będzie dużo ryzykowo. A minister Bodnar podobno się nie wybiera, przynajmniej takie na razie były informacje. Wie pani, no, gdzieś pewnie się wybierze, patrząc na to, ile złamał przepisów kodeksu. Dobrze. Pan poseł Marcin z Konieczka, Polska 2050. Panie pośle, no właśnie, dokładnie ta sama sprawa. Miały być konkrety, konkretów nie ma, będą protesty. I na czym polega problem z wypracowaniem no, jakiegoś stanowiska razem z rolnikami? Ja rozumiem ten argument, że później trzeba to przewalczyć w Brukseli i może w paru innych stolicach europejskich, bo tak to generalnie wygląda, ale dlaczego nie można tego wypracować w Polsce? Znaczy konkrety są. Problem polega na tym, ale że... Na te no właśnie nie ma tych konkretów. Znaczy pan poseł Łąski mówił, że jest obietnica wywozu około 4 milionów, 4,5 miliona ton. No ale to jest obietnica. Rzeczywiście pan premier Donald Tusk mówił, że jak się uda, no. Mamy embargo na produkty roślinne z Ukrainy. Mamy też zapowiedź, znaczy konkret to już jest, że odchodzimy od ugorowania. To był główny postulat protestujących, czyli te 4% gospodarstwa powyżej 10 hektarów miały leżeć ugorem w tym roku już. I to były rozwiązania, które zaforsowała nam poprzednia władza. Co zresztą pan poseł, europoseł Patryk Jaki potwierdził ostatnio, że wszystkie te decyzje, które zapadały niekorzystne dla Polski, były firmowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy. To jest przez nieprawda, panie pośle. Proszę takich rzeczy nie powiedzieć. No, proszę poczytać sobie, co pan Patryk Jaki mówi o tych decyzjach. No dobrze, ale panie pośle, państwo popierają wszystkie te zmiany, więc tak, to pan nie powinien akurat tego argumentu. My korygujemy teraz, my naprawiamy to, co zostało popsute przez 8 lat rządu Zjednoczonej Prawicy, to, co zostało popsute przez ostatnie 2 lata od wybuchu wojny, to, co mówił pan poseł Łącki. Te błędy dotyczące otwarcia ukraińskiej granicy, no to przypomnę to. Wszystko popieraliście. Tutaj pierwszy leciał i mówił, że otwieramy mówił Polakom, okłamywał, że te zboże popłynie do krajów Afryki, a tak się nie stało. Więc te błędy Może są. Uwierzył pani tak przewodniczącej von der Leyen. No ona mówiła, że będzie pomoc Komisji Europejskiej. Nas, premier siedział przy najważniejszym stole i cały czas mówił, że Polska stała z kolan, że teraz wszystko jest załatwione tak, jak Polska chce. A się okazało, że to jest nieprawda, że był nieskuteczny. Już nie wspomnę o Januszu Wojciechowskim, komisarzu do spraw rolnictwa. Nie, ale dobrze. Panie pośle, to żeby to podsumować. Mamy, tak jak mówił pan poseł Łącki, obietnicę, próbę, rozumiem, ale przepraszam. 4,5 miliona ton wywozu. Ale pan powiedział o ugorowaniu. W tym studio również, a w zasadzie w sąsiednim studio, był pan komisarz Janusz Wojciechowski i pierwszy w Polsce na naszej antenie powiedział, że jeżeli chodzi o to ugorowanie, to on już to załatwił, mówiąc kolokwialnie, ale to jest tylko do czasu, tam 2 lata do przodu. Natomiast co będzie później, tego nikt nie wie. No tak, ale wie pani, w Unii Europejskiej decyzje tak zapadają, że musi wiele ciał się wypowiedzieć. Musi Rada Europejska, Parlament Europejski. No więc to nie jest konkret. Wymaga to zatwierdzenia. Te dłuższe. To jest konkret i jasna propozycja. Ale to jest konkret od pana Wojciechowskiego. Żeby od przyszłego roku, żeby... No jakoś wcześniej nie był skuteczny, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, jakoś nie potrafił tego załatwić, a teraz po zmianie rządu nagle to się udało. I co ważne, ugorowanie ma być jako ekoschemat. Czyli do tej pory to miała być kara, że rolnik ma ugorować 4%, a jak nie ugoruje, to płaci karę. Teraz my chcemy odejść, chcemy zachęcić rolników. Czyli będzie tak, jeżeli będziesz ugorował ziemię, to dostaniesz dopłatę za to, że jest ugorowane. I to jest korzyść dla wszystkich, bo rolnik dostanie pieniądze,
a my skorzystamy na tym, że będziemy lepiej dbali o klimat. I też oni skorzysta na tym, że ta gleba będzie mogła się zregenerować. Ale dzięki temu będą wyższe plony, będzie mniej środków potrzeba. To jest to konkret od komisarza Wojciechowskiego i to na jakieś 2 lata. A jaki jest konkret od rządu? Docelowo, tak jak powiedziałem. To jest postulat ministra Siekierskiego, który od początku o tym mówił, że tak będzie i tak rzeczywiście się teraz dzieje. Tak samo odejście od tego limitu, znaczy zmniejszenia limitu środków ochrony roślin. Miało być zmniejszone o 50% już w tym roku. Tego też nie będzie. I kolejne postulaty. Jeżeli się będą pojawiały jakieś trudne tematy, które rolnicy uznają, że są niekorzystne, to my będziemy to korygowali. Też w innych obszarach, no bo przypomnijmy sobie też KPO. Tutaj poprzedni rząd negocjował KPO i są takie zapisy, które są niekorzystne dla Polaków, między innymi na przykład podatek od samochodów spalinowych. I tutaj teraz nasza minister to renegocjuje i wszystko wskazuje na to, że uda się od tego odejść. I nasza polityka jest taka, żeby nie karać Polek i Polaków, tylko zachęcać, tak? Żebyśmy zachęcali do dobrych rozwiązań. Ja powiem tak, dosłownie 2 tygodnie temu reprezentujący państwa pan minister Bolesta w zasadzie nie zaproponował, tylko ogłosił, że będą państwo pracować jeszcze nad innym podatkiem, podatkiem od wielkości samochodów. Nie chodzi o wielkość, o pojemność samochodu, tylko o jego gabaryty, czyli jak ktoś jeździ, nie wiem jak to pan Bolesta będzie wyliczał, ale jak ktoś jeździ małym samochodem, to nie będzie płacił, może jakiś tam znajdzie wielkość, która nie będzie wymagała dopłat, a później już pan Bolesta będzie mierzył samochody i wprowadzał dodatkowe opłaty, więc tutaj jeżeli chodzi o te podatki od samochodów, to ja bym się na pana miejscu nie rozpędzała, bo widzi pan, że państwo bardzo twórczy są, być może nawet pan Bolesta pana zaskoczył tym swoim pomysłem. Panie redaktor, tylko są jakby 2 kwestie, bo ten podatek, o którym ja mówiłem, ta opłata, ona by uderzyła w najbiedniejszych, w ludzi, których nie stać na samochody elektryczne. I nie, no co z tego, że my ich zmusimy do kupna, jak ich po prostu nie będzie stać na samochody elektryczne. Przepraszam bardzo, jak ktoś jeździ samochodem kombi i panu Boleście się nie zmieści w jego widełkach, to też będzie płacił. No, jak ktoś ma dużą rodzinę i się nie zmieści do małego samochodu, no to będzie... Panie redaktor, chodzi o SUV-y, które są, zużywają więcej zasobów produkcji, rzeczywiście spalają więcej paliwa i chodzi o to, żeby, skoro ma większy wpływ na środowisko, żeby też większe opłaty były, żebyśmy mogli też... Nie, pan Bolesta mówił, że chodzi o gabaryty, a podatek od, jeżeli chodzi o pojemność silnika, to jest zupełnie inna sprawa. Szanowni państwo, nowy temat w takim razie. Mamy, zdaje się, nowego kandydata na szefa polskiej policji, to jest pan Domaracki. Przez ostatnie 8 lat był emerytem i to jeszcze z dodatkiem inwalidzkim. Nagle okazało się, że poczuł się już zdrowy, jest w pełni sił podobno i ma zostać szefem polskiej policji. To może pan poseł Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, czy to naprawdę ta ławka jest tak krótka, że trzeba takich ludzi wynajdować? Bo on oprócz tego, że ma tą przeszłość taką przedziwną, to jeszcze ma dodatkowo zarzuty karne. Panie redaktor, może jeszcze jedno zdanie na temat tych podatków, o które się pani tak martwiła. Proszę pamiętać jedną rzecz, że takiego podatku jak składka zdrowotna, którą wprowadził PiS w Polskim Ładzie, to jeszcze nikt nie wprowadził. To jest ten podatek, który zabija polskie małe, rodzinne przedsiębiorstwa. I to chciałbym, żeby pani mówiła na tej antenie. Ale panie pośle, tak właśnie... my na ten temat toczymy debaty, ale to państwo obiecali, przepraszam, pan również, bo skoro pan jest z Platformy Obywatelskiej i pan kandydował z tej partii, to pan również to obiecał, że to w ciągu 100 pierwszych dni rządów będzie zmienione. Zdaje się, że ten czas się dramatycznie kończy. A koalicjant z Polski 2050 i Trzeciej Drogi stawia państwa pod ścianą. Partia 2050 ma to zapisane w umowie koalicyjnej. Nie, jest... ale państwo też mają. Państwo w konkretach też mają. Że nie tylko my. Chodzi o to, że w tym wypadku nie tylko my, ale i 2050 i PSL, więc na pewno będzie to zrobione. I nie, będzie ale to ja już panu powiem, że pani minister Leszczyna powiedziała, że na pewno nie w tym roku. Zobaczymy. Niech pani słucha dokładnie Sejmu, może się okazać, że będą jakieś zmiany. Wracając do... pani Leszczyny nie słuchać.
Tak, swoją drogą to może być mądra rada. W końcu coś mądrego. Bardzo dobry minister dba o sprawy zdrowotne i ona jak zwykle, jak każdy... A co jej się udało w ciągu tych 100 dni? Najwięcej pieniędzy do dyspozycji. I pani co, dosyć dużo jej się udało. Może tego nie widać, ale dosyć jakiś dużo. Konkret? Jakiś konkret? Chociażby to, co oczywiście dla pana Ozdoby i innych panów z PiS-u będzie dziwne, bo zaczęła jednoczyć środowisko te właśnie lekarskie, pielęgniarskie. Ono zaczyna mówić jednym głosem, zaczyna rozumieć potrzebę zmian w opłacaniu. A czym to się wyraża, to jednoczenie? Jak to możemy odczuć? Jak pan poseł to odczuł? Wiem, że za chwilę będziemy mieli o wiele krótsze kolejki do specjalistów. Wyraża się, że za chwilę tymi samymi pieniędzmi będziemy mogli świadczyć o wiele lepsze usługi. A jak pan mówi za chwilę, to jaki czas pan ma na myśli? Bo ja przyznam szczerze, ja nie mam takich doświadczeń z rozmów z lekarzami, ale... Nie obiecywaliśmy, że zrobimy to w 100 dni, więc mamy czas na kadencję, ale będzie to jeszcze na pewno dużo szybciej niż kadencja. Niech się pani nie martwi. Jestem przekonany, że zauważycie pani. Ja jestem wręcz zaciekawiona, bo to pana relacje pana posła znacznie odbiegają jakby od moich doświadczeń, ale daj Boże, żeby te pana relacje stały się faktem. Ale mamy pana Domarackiego z policji, zarzuty, emerytura, inwalidztwo, nagle ozdrowiał. To dobrze. O, to jest może ten cud Ministerstwa Zdrowia. Konkret. To niego wyleczyli. Ja nie znam pana inspektora Domarackiego, ale jestem przekonany, że jeśli jest w zainteresowaniu pana ministra jako komendant główny policji, tak rozumiem, że jako komendant główny policji czy miejski w Warszawie? Nie miejski. Gdzie? Dajmy spokój. To jest osobą na pewno kompetentną. Jeśli mówimy o zarzutach, ale jak pan słyszy, jakby pan usłyszał, że Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało na komendanta policji byłego policjanta z zarzutami karnymi, to co by pan sobie pomyślał? To znaczy, wie pani, nie wiem, czy on ma zarzuty karne. To no pani ma. Tak, nie wiem, jakie ma zarzuty. No ma. Co ja znałem wielu polityków z naszej strony, którzy mieli zarzuty karne, które im przez sędziów i prokuratorów PiS-u przedstawione. Wielu polityków, jakby to za figura retoryczna. Chociażby pan senator Gawłowski, którzy cały czas w jakichś wydobywczych aresztach. Wydobywczym areszcie przecież siedzi sobie spokojnie w parlamencie polskim. Jak do tej pory wygrali wszystkie sprawy sądowe, przez pan senator Gawłowski. Oddawaliście mu nawet porcelanę, którą żeście zabrali mu z domu, panie Gawłowskie? Panie pośle, ja w te zarzuty, które preparują posłowie Solidarnej Polski, bo to Solidarnej Polski, naprawdę nie wierzę. W te polityków, któregoś tam jednego czy drugiego i próbowanie go, trzymanie go w areszcie przez kilka miesięcy po to, żeby coś z niego wydobyć, że nic na niego nie ma, też nie wierzę. Więc wydaje mi się, że skoro jest brany... Przepraszam, ale teraz pan poseł Artur Łącki. Panie pośle, bardzo proszę. No to właśnie, to jest właśnie wasze prowadzenie dialogu i dyskusji. Jeśli został zaproponowany przez pana ministra, to wydaje mi się, że muszę ufać panu ministrowi, bo znam go bardzo dobrze, że jest to człowiek odpowiedni na to stanowisko. Pan poseł Adam Andruszkiewicz, co pan myśli o kandydacie? No decyzji ostatecznej nie ma, ale pan Domaracki, no zdaje się, jakieś takie... Bardzo korzystną zresztą przemianę przeszedł, bo jeżeli człowiek miał problemy, był na świadczeniu inwalidzkim, nagle ozdrowiał, no to jest dobrze. No.
generalnie to z tego się należy cieszyć. No, zaraz się może okaże, że Donald Tusk dokonuje cudów w Polsce, tak będziemy słyszeć. No, miał z nas robić drugą Irlandię, pamiętam, obiecywał to, no, ale może z kolei uzdrawia ludzi teraz. Ale mówiąc zupełnie poważnie, panie redaktor, to moim zdaniem jest odpowiedź na to, że nie ma chętnych na to stanowisko, a zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach pod Sejmem, kiedy to myślę, że jednak polscy oficerowie policji, którzy z pewnością kochają mundur, kochają Polskę, chcą służyć polskiemu państwu, nie chcą firmować swoim nazwiskiem, swoim dorobkiem, swoją twarzą, pacyfikacji protestów. I moim zdaniem to także jest zapowiedź tego, że tych pacyfikacji będzie więcej. To znaczy, że po prostu Polacy, różne grupy społeczne, a różne grupy społeczne szykują się do protestowania w Polsce, będą po prostu brutalnie pacyfikowani, tak jak właśnie ostatnio protestujący rolnicy pod Sejmem. I ja uważam, że absolutnie właśnie z tego powodu wielu oficerów nie chce dzisiaj przyjmować tej propozycji ze strony Platformy Obywatelskiej. Ale wie pan, tego, że nie chcą, to pan nie wie. Tak uważam. Mam do tego swoją opinię. Bo to jest dlatego, jednak człowiek, dlatego, który pracował też dla pana Trzaskowskiego. No właśnie w związku z tym ma zarzuty, bo starał się wydobyć w sposób nielegalny, nieuprawniony informacje ze śledztwa, a jak wiemy, śledztwo jest chronione i nie można tak sobie tam grzebać i dokonywać różnych dziwnych działań. Pan oczywiście nie grzebał w dokumentach, ale od pani prokurator starał się wyłudzić. Zresztą chyba zdaje się, że skutecznie informacje ze śledztwa. Więc może to jest po prostu bardzo zaufana osoba. Może bardzo zaufana oraz taka, która mówiąc językiem kolokwialnym, no nie będzie podskakiwać, czyli po prostu będzie grzecznie wykonywać polecenia polityczne rządu Platformy. A myślę, że to będzie takie bardzo twarde polecenia polityczne, takie właśnie, o których mówiłem. No bo mówiąc wprost, pewnie chcą mieć na niego jakieś haki i będą po prostu go krótko trzymać. No tak już powiem wprost i zupełnie otwarcie. Pan poseł Marcin Skoniecka, Polska 2050, trzecia droga. Panie pośle, co pan sądzi o tej nominacji? Czy to jest jakby... No, czy ten człowiek panu odpowiada? Czy też budzi jakieś kontrowersje? Najpierw się odniosę do słów pana posła Andruszkiewicza, bo on opisał dokładnie, jak kryteria były za poprzedniej władzy przez 8 lat, jakie kryteria wyboru, rozumiem, na stanowiska. Bo przypomnę, że komendantem policji w latach 2016-2023 był pan Szymczyk, który strzelał z granatnika na komendzie, który wykorzystywał policję do celów politycznych. Panie pośle, ja powiem tak, można to oceniać różnie, ale panie pośle, przepraszam. Panie pośle, może pan to oceniać różnie, ale nie strzelał, a był to wypadek, tak? Więc wie pan doskonale, jak ta historia wyglądała. Zostało zamiecione pod dywan. Dopiero teraz niezależna prokuratura to oceni, bo wcześniej Solidarna Polska nie pozwalała na to, żeby to śledztwo w ogóle ruszyło, więc teraz dopiero poznamy prawdę. I też to za czasów tego komendanta przecież kobiety były pacyfikowane pałkami przez funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych. Więc to była rzeczywiście policja w pełni dyspozycyjna pod polityczne zamówienie. Już nie mówię tutaj o ochronieniu wszystkich miesięcznic czy przejazdów. O, straszne, nie można, ale nie można, co to jest? Pacyfikowane przez ulicy, policjanci byli zabierani, żeby obstawiać każdy przejazd prezesa Kaczyńskiego. Tak było za czasów PiS-u. I teraz już będzie zmieniało. Za dużo TVN-u pan się naoglądał, panie pośle. Ale gdzie te kobiety były pacyfikowane przez antyterrorystów, gdy pan mógł nam przybliżyć tą historię? Jesienią 2020 roku ten pan, który z pałką teleskopową bił kobiety na manifestacji, to się okazało, że był z jednostki antyterrorystycznej, więc tak to rzeczywiście wyglądało. Widzieliśmy te wszystkie obstawianie wszystkich ulic. Przechodnie w Warszawie nie mogli przechodzić, bo pan premier Kaczyński przejeżdżał. Tak? No, było też śledzenie protestujących z wysilników na ulicy. No, takie rzeczy się działy. Na szczęście dzisiaj od tego odchodzimy, już tego nie będzie, to się nie powtórzy. Natomiast co do tej nominacji... No nie, tylko bijecie rolników pod Sejmem. To tylko tyle na razie się, tylko tyle. No dobrze, a pan Domaracki... To byli zadymiarze i to była grupa osób, dobrze, która... Dobrze, a mamy pana Domarackiego. Gdyby pan był łaskaw, tego pana nie znam. Natomiast z mojej perspektywy, no pewnie zawsze lepiej byłoby, gdyby tutaj... Gdyby nie miał zarzutów? Wyjaśnił te kwestie. Myślę, że tak. Jak policjant, to lepiej, żeby nie miał zarzutów. To wydaje mi się, że dobrze było, gdyby na komendanta jednak była powołana osoba, wobec której nie ma żadnych wątpliwości. Ale no mówię, to już jest decyzja pana ministra i za nią bierze odpowiedzialność.
I pan poseł Jacek Ozdoba, Suwerenna Polska. No panie pośle, zdaje się, że państwo wtedy jeszcze jako Solidarna Polska, no to po prostu tutaj rządzili, w zasadzie trzęśli tą Polską. Bo jak słyszę, no tak, każde śledztwo państwo żeście blokowali. No tak, co więcej, jak nawet ulicę zamykano, no rzeczywiście bardzo interesujący przykład. Nie wiem, czy pan, mówię do Polski 2050, czy pan słyszy jakieś głosy, ma pan jakieś problemy, czy coś takiego, bo ja chętnie pana wesprę, jakbyś, wie pan, no, jakieś problemy, zaburzenia są różne. Jeżeli pan twierdzi, że jakaś alternatywna rzeczywistość jest, to rzeczywiście trzeba z kimś porozmawiać, ale ja mogę pana zapewnić, że żadnego zamykania ulic nie było. Niech pan mi opowiada takich bajek. Co do pana Domorackiego, dobrze, jakbyście państwo widzieli, w czym on jest związany. Są dwa postępowania, które były. Jedno jest w trakcie jeszcze wyjaśniania. Dotyczyło to Włodzimierza K., pana Karpińskiego i zatrzymania w związku z panem Rafałem B., panem Baniakiem. Ja bym na pana ministra Panockiego tak się nie cieszył, dlatego że to sądy akurat te, które są ze starego składu, potwierdzały, że areszt musi być zastosowany w ramach prowadzonego postępowania związanego z zorganizowaną grupą przestępczą. No na pewno tak długo, jak tylko telefon nie będzie do sądu i nie będzie. Ja wiem, ja rozumiem, no że areszt w Polsce to jest niesamowite. Tortura. Wy potraficie wziąć 200 parę osób i tam nie ma żadnego przestępcy. U was jest każdy niewinny. U was miliony są w nogach od stołu i nagle się... Różnica między nami a wam polega na... Ale ja to dokończę. Pan Karpiński... Nie, ja nie będę wchodził w politykę, bo u nas są też czarne owce, tylko trzeba się przyznać. Pan poseł Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski. Ja teraz powiem, na czym polega postępowanie dotyczące pana Domorockiego. Ja zaproponowałem pana Domorockiego przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Dlaczego? Dlatego, że podczas prowadzonego postępowania według komunikatu prokuratury pan Domoracki miał uczestniczyć w przekazywaniu wiadomości z postępowania przygotowawczego podczas kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, gdzie jedna pani z prokurator wydobyła informacje, które nie powinny być wyciągane dla drugiej prokurator, aby przekazać to dawaj do RT, to jest treść, dawaj do Trzaskowskiego. Pan minister prokurator generalny, zgodnie z prawem prawa o prokuraturze, Marcin Warchowicz, minister prokurator generalnym, potwierdził, że Rafał Trzaskowski w swoich zeznaniach potwierdzał, że miał te treści wiadomości i był świadomy od Ewy W. w komunikacie Ewy Wrzosek, bo ona nie ma postawionych zarzutów, dlatego że nie pozwolono jej uchylić immunitetu. I pan Domoracki nie tylko jest osobą, która ma sytuację zdrowotną dzisiaj zdecydowanie lepszą, to jest pytanie o postępowanie ewentualnie karne wobec lekarzy, którzy nagle stwierdzają, że człowiek z dnia na dzień przestaje być inwalidą, bo wygrywa nagle Platforma Obywatelska, a poza tym jeszcze pamiętajmy o tym, że ta sprawa musi być wyjaśniona, biegli orzekli, że nie było żadnego prefabrykowania treści tych wiadomości. Pan Domaracki, nie tylko sprawa pana Karpińskiego, no bo był szefem bezpieczeństwa pana Rafała Trzaskowskiego, ja go nie skazuję. Ja mówię, że ma problemy dzisiaj prawne. Już skazuję. Nie, wie pan co, tylko tak się składa, że u was, no wie pan, no Stanisław Gawłowski niewinny, Nowak niewinny, Pinior niewinny. Ale był wiceministrem sprawiedliwości, panie pośle, tak? Rafał B. niewinny. Panie pośle, czy ja mogę panu zadać jedno pytanie? Pan był wiceministrem sprawiedliwości. Kiedy? Nie byłem. Dobrze, to, ale był pan w Ministerstwie Sprawiedliwości, zdaje się, jak wspominał. Mniejsza z tym. Kiedy to, człowiek to jest nie winny? Środowiska. Dobrze, dobra, inaczej. Dobra, niech będzie, że byłem. Jest pan prawnikiem? Jest pan prawnikiem? Jestem, no. Kiedy człowiek jest winny? Wtedy, kiedy jest skazany jakiś senior, ale... Kiedy jest skazany, proszę powiedzieć do końca. Kiedy jest skazany prawomocny wyrok. Ale czy pan uważa, że komentarz... Aby zawsze członków opozycji oskarżacie już o to, że jest winny, kiedy ma postawione zarzuty. W większości przypadków te zarzuty się... No, teraz państwo są koalicją rządzącą. W większości przypadków te zarzuty się nigdy nie potwierdzają. Tylko tak się składa, że wy pan... Jestem przekonany o tym, że jeśli zarzuty wobec pana Domarackiego... Zresztą w ogóle trzeba najpierw powiedzieć, czy zostanie tym komendantem. Ale jeśli zostanie... Ale zostaną umorzone. Jeśli te zarzuty się stwierdzą, to jestem przekonany, że przestanie. Tylko, że problem polega na tym, że wasze zarzuty w 90% się nigdy nie potwierdzały. Że próbowaliście zawsze wsadzić kogoś, żeby złapać kogoś. Próbowaliście wsadzić... Powiedz, co trzeba zrobić z sędzią, która zamknęła do aresztu Gabłowskiego? Co zrobić z tym, która trzymała Nowaka? To przecież to są starzy sędziowie. To są niezwiązani w ogóle z Prawem i Sprawiedliwości, nawet należący do justicji. To co ci sędziowie wyrabiają, na litość boską? Ale pan niech nie patrzy teraz na sędziów. Ja pytam się, co na kogo spreparowali prokuratorzy, którzy... Ma dowody na to?
No właśnie, co spreparowali prokuratorzy, że ci sędziowie tak postąpili, a jednak na końcu wypuścili tych ludzi z aresztu, jak pana Stanisława Gawłowskiego, i wygrywa z wami wszystkie. I wygrywa wszystko. Przepraszam bardzo, przepraszam. Pan Gawłowski czeka na wyrok. Litości. Tam jest, zdaje się, kilkadziesiąt osób już skazanych w tej sprawie. Kilka czy kilkanaście spraw i po kolei wygrywa. Środek zapobiegawczy postaci tymczasowego aresztowania jest stosowany, kiedy istnieje na przykład między innymi prawdopodobnie sromotactwa. Jeżeli postępowanie już na tym etapie jest zamkniętym, jeżeli nie ma zagrożenia dla obywateli, jeszcze są inne okoliczności, to się takiego delikwenta wypuszcza. Trzymiesięczny areszt wobec pana Gawłowskiego był zastosowany, więc sąd potwierdza, że dowody zgromadzone w ramach działalności prokuratury są zasadne. Ale wie pan, no, pani Sawicka na przykład była winna i niewinna, nie? Znaczy była winna, ale uznano, że niewinna. Pan Nowak na przykład dzisiaj ma chyba jeszcze dozór elektroniczny, on też czeka. Ja nie wiem, czy pan ma miliony w nodze od stołu, pochodzące z zorganizowanej grupy przestępczej, ale ja mam na przykład nogę od stołu pustą i ja się nie obawiam, jak to się rozkręci, że będzie schemat zorganizowanej grupy przestępczej. A dowody, przebiegi potwierdzają, że to, co było u Nowaka, jest zasadne, więc ja nie wiem za bardzo, dlaczego pan tak wierzy tak ślepo. No. Ja wierzę, że pan wierzę, ja wierzę w wymiar sprawiedliwości. Dobrze, szanowni państwo, to do tego tematu, bo ja widzę, ja że ludzi ogromne emocje. Dołóżmy jeszcze nie wolno posadzać obywatela polskiego do aresztu i trzymać go tam 9-8 miesięcy, i jak było z panem Karpińskim, i przez te 8 miesięcy dwa razy zdaje się go przesłuchać. Dwa razy przez 8 miesięcy. Więc proszę mi powiedzieć, jak się nazywa taki areszt. Ale panie pośle, jedno, ja mówię teraz, zwracam się do pana posła Artura Łąckiego z Platformy Obywatelskiej, jedno to jest rzeczywiście nadużywanie, ale nadużywanie, ja nie mówię, że w tej konkretnej sytuacji, ale ono się zdarza i to niestety sędziowie takie decyzje podejmowali w Polsce, a w latach 90. podejmowali je na potęgę i ta sytuacja, myślę, że dziś wygląda w ogóle zupełnie inaczej. Ale drugie, no to proszę zwrócić uwagę, że jednak to areszt tymczasowy, no to jest pewien środek, który nie tylko służy, przepraszam, żeby przesłuchać tego, który jest aresztowany tymczasowo, tylko żeby prowadzić działania śledcze, w których on nie ingeruje. No przecież to po to jest, nie po to, żeby człowieka przesłuchiwać. Z aresztu tymczasowego w poprzednich kadencjach dwóch sejmów zrobiono środek karny. A on no nieprawda, wie pan co, nie wiem, czy pamięta na przykład akcję Widelec, gdzie ponad rok kibice, między innymi też Legii Warszawa, byli przetrzymywani w ramach prowokacji, która była stosowana tylko dlatego, że Donald Tusk się obraził, że Donald ma tole swój rząd. Byli przetrzymywani, tak, jeden zdaje się prawie dwa lata. No tak. Niektórzy, przepraszam, panie pośle, pobici, ale czy pan w ogóle, no szanowni państwo, czym to się skończyło? Niczym się nie skończyło. Ale dobrze, dołóżmy jeszcze jeden element, bo te sprawy bezpieczeństwa budzą ogromne emocje. Dziś mamy wypowiedź wiceszefowej resortu sprawiedliwości, że zachęca sądy do tego, żeby podejmowały i w zakłady karne, żeby podejmowały działania na rzecz, no, przepraszam, wypuszczenia znacznej, bo zdaje się, że ponad 20% więźniów w Polsce ma zostać wypuszczonych. To jest pani minister mówiła o 20 tysiącach. Około 70 tysięcy osób w Polsce przebywa w zakładach karnych. No to jest naprawdę potężny odsetek. Pani minister co prawda mówiła, że tam niższe wyroki, półtora roku, dwa lata. No ale ja zwracam uwagę, że w Polsce niestety, ale sądy takie wyroki dają ludziom, którzy dopuścili się gwałtu. Ja nie wiem, dlaczego to tak funkcjonuje, ale tak niestety to funkcjonuje. Jak państwo patrzą na tę, no nie wiem, to propozycję, rozumiem, którą pani minister, wiceminister sprawiedliwości kieruje do szefów polskich zakładów karnych, pan poseł Adam Andruszkiewicz. Prawo i Sprawiedliwość. No cóż, pani redaktor, no wiemy doskonale, że obecna koalicja 13 grudnia cieszyła się wielką popularnością w zakładach karnych. Tam zdecydowanie wygrała te wybory. No ale panie poseł, widocznie może ktoś spłaca długo wobec własnego elektoratu. Pani redaktor, oczywiście troszeczkę ironizuję, ale to tak generalnie to się nasuwa od razu. No dlaczego, skąd ta amnestia taka szeroka, tak? No skąd taki gest bardzo hojny i łaskawy, z tym, że ta hojność i łaskawość pani minister sprawiedliwości, no może
może być kosztem bezpieczeństwa Polaków. Ja bym sobie teraz życzył, że jeśli pani minister taką decyzję podejmuje, to niech może weźmie odpowiedzialność za każdego skazanego, który będzie wypuszczany. Nie weźmie, no. Ja wiem, no ale do domu niech, niech sobie weźmie odpowiedzialność. Nie no, pan poseł tutaj zdoła mi ośmieszył, tak? Ale generalnie jest tak, że absolutnie, no to weźmy pod uwagę, że to są ludzie, którzy... Nie dość, że pewnie głosowali oczywiście na tą koalicję, która teraz rządzi, no to mają na sobie różne przestępstwa i skoro sądy zdecydowały, że oni powinni być odizolowani od społeczeństwa na jakiś czas, żeby zostali podjęci resocjalizacji, to ta resocjalizacja powinna być kontynuowana. Jeśli ktoś z nich wyjdzie, popełni przestępstwo, recydywę teraz na niewinnym obywatelu, to to spadnie na obecną koalicję, oni będą za to odpowiadać. My słyszeliśmy, że polskie więzienia są przeludnione, choć... Miesiąc temu, półtora miesiąca temu, gdy była sprawa dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, to pan wiceminister Myrcha mówił, że wprost przeciwnie, dużo jest miejsca. Nawet mówiło tam 20, więcej ta sama liczba padła, 20 tysięcy działaczy Prawa i Sprawiedliwości, czy tam ludzi może by spokojnie tutaj się znaleźć. No, pan poseł Marcin Skonieczka, Polska 2050. Jak pan patrzy? Pan jest zaskoczony w ogóle tą wypowiedzią pani minister? Nie, ale tylko chciałem się odnieść do tego, co mówi pan Ozdoba, bo tutaj te pana insynuacje, no, to nie są godne wypowiedzi ale posła. Które? Wobec mnie. Ale to które? Ja rozumiem, że pan jako minister o jakichś tam badaniach i tak dalej, o alternatywnej rzeczywistości i tak dalej. No, a, pan się zastanowi, co pan mówi, to po pierwsze. I tu pani redaktor prosił o to, żeby w takich sensach ingerować. A po drugie, ja rozumiem, że pan jako minister rozbijał się limuzyną rządową i pana blokady nie dotyczyła, ale proszę sobie wejść do internetu, zobacz, jak policja obstawiała te wszystkie miesięcznice, jak były budowane, stawiane barierki. Kilkadziesiąt tysięcy policjantów było zaangażowanych, koszty szły w miliony i tak się odgadzaliście od obywateli. Jeśli chodzi o więziennictwo... Ale ile? 20 tysięcy policjantów? W obstawianie miesięcznic? Jakich tak. miesięcznic? Przez te wszystkie lata to jest lekki szacunek. Naprawdę tych policjantów brakowało na ulicach, bo byli zaangażowani w chronienie partyjnych. Tego jednego policjanta razy nie wiem ile. No. 20 tysięcy. No, jak są demonstracje? No tak, chodzi o to, ile razy byli zaangażowani. Że nie wiem, Marsz Niepodległości też jest co zlikwidować, bo tam też jest bardzo duże zabezpieczenie. No, są demonstracje, były... Nie, wie pani, co innego, jak przyjeżdża kilka tysięcy ludzi świętować Dzień Niepodległości, a co innego jak jeden polityk, prezes przyjeżdża polityk? I wszystko jest zamykane. Tak? Przepraszam, no, tak panie pośle, miesięcznice czy rocznice śmierci polskiej delegacji na terenie Federacji Rosyjskiej są czczone w Warszawie, w dziesiątkach miejsc w Polsce, upamiętniane przez nie dziesiątki, setki tysięcy ludzi. No to dlaczego tym ludziom pan odbiera możliwość poczucia bezpieczeństwa? To są legalne zgromadzenia, panie pośle. Są ochraniane przez policję. Każde inne legalne zgromadzenie w naszym państwie. Teraz to się odbywa tak, jak to powinno być. Jest ilość policji adekwatna do tego, ile tych zgromadzonych przychodzi. Natomiast wcześniej to był pokaz siły i było tak, że tylko wybrani mogli składać te kwiaty. Reszta nie była dopuszczana do pomnika. Jeśli chodzi o więziennictwo... To w Polsce po pierwsze mamy przepełnione więzienia, bo cele są nawet takie, że jest 18 więźniów, co jest niedopuszczalne i to przekracza standardy, które są wytyczone. A po drugie, w wielu takich drobnych przestępstwach to nie ma sensu, żebyśmy utrzymywali tych więźniów, dawali im jeść i inne rzeczy, wszystko zapewniało z budżetu państwa, no, bo są naprawdę wysokie koszty. Tym sposobem po prostu nie może być, są takie w ogóle kary, drobne jak na przestępstwa przykład... nie mogą być karane. Nie, panie rektor, ale są takie... są. Mówię o drobnych rzeczach, drobnych, krótkich wyrokach, gdzie pierwszym takim ograniczeniem wolności może być założenie opaski, monitoring i zakaz opuszczania danego... Nie, no, nie mówmy o gwałtach. No, gwałt to wiadomo, że taki ludzi trzeba izolować, ale są takie przestępstwa, gdzie ktoś zrobi po pierwszy raz, trafia do więzienia. Mówimy o takich przestępstwach, gdzie ta kara ma być resocjalizacją. Jeżeli się takiego osobę, która pierwszy raz popełniła jakieś wykroczenie, przestępstwo i wsadzi się do celi, gdzie ma 18 czy 17 kompanów, to nie ma mowy o resocjalizacji. Jeżeli natomiast takiej osobie zapewnimy odbywanie kary
miejsce zamieszkania, ale ograniczymy jego tą opaską. To po pierwsze będzie to tańsze, po drugie bardziej skuteczne. I o takich mówimy, o drobnych przestępcach, gdzie nie ma sensu, żebyśmy jako podatnicy utrzymywali takich ludzi w więzieniu. Ale to znaczy, panie pośle, że w ogóle trzeba by było, rozumiem, zmienić kodeks karny i po prostu no tak. za pewne przestępstwa po prostu nie karać więzieniem. No bo przecież to się do tego sprowadza, co pan mówi. Być może tutaj jest potrzeba korekta przepisać, może tylko kwestia tego, żeby zachęcić sędziów do tego, żeby... analizy dotyczące tego, jak to wpłynie na bezpieczeństwo. No wie pan, ja rozumiem, jakby ktoś powiedział, nie wiem, 1000 osób, ale 20 tysięcy na 70 tysięcy, no to jest, przyzna pan, bardzo znaczący odsetek. W szczegółach pani nie odpowiem na to pytanie, natomiast mówię o pewnym kierunku, w którym nie, też idzie. Nie, ale wie pan, tu nie ma kierunku, tu jest konkret. Pani minister mówi 20 tysięcy. Wiemy, że w polskich więzieniach to się oczywiście zmienia, jedni wychodzą, inni wchodzą, ale około 70 tysięcy osadzonych. No to pan przyzna, że to jest bardzo dużo, 20 tysięcy. To jest ogromna część. Tak, ale część. Też proszę zwrócić uwagę, że... Czy państwo sprawdzili, czy my jesteśmy przygotowani? No gdzieś tych ludzi, wie pan, nawet jak ktoś ma wyrok 1,5 roku, no to na przykład, nie wiem, za pobicie, za znęcanie się. No wie pan, ja mówię, nawet za gwałty były takie wyroki. No przecież to jest, to nawet przecież organizacje kobiece podnoszą ten temat od bardzo dawna. Że sądy... Dają niestety bardzo niskie wyroki za gwałty. Czy państwo wiedzą, że państwo polskie jest przygotowane? No przecież to jest policja, pan mówi o nadzorze. My jesteśmy w stanie objąć nadzorem te 20 tysięcy osób, które państwo wypuszczą? Panie redaktor, w takich sytuacjach, gdzie był gwałt, jakieś ciężkie przestępstwo, to oczywiście jestem daleki od tego, żeby takich ludzi wysyłać z więzienia, wypuszczać z więzienia. Natomiast też musimy wiedzieć, że w przypadku takich mniejszych przestępstw, to dzisiaj wygląda też w ten sposób, że bardzo wiele ludzi na przykład pracuje w czasie służby, tak? Ale i bardzo dobrze. W dużej mierze żyją normalnie, tylko że spędzają noc... Panie pośle, pani minister nie posługiwała się... O tego typu osobach, które... Nie posługiwała się kategorią czynu, a kategorią jakby długością skazania. Więc my w tej chwili, O szczegóły to trzeba pytać panią minister. Tak? Ja wskazałem kierunek, który uważam, że jest słuszny, że możemy w większym zakresie stosować te opaski i dozór, taki ograniczenia miejsca przebywania. I pan poseł Artur Łącki, mamy dosłownie 2 minuty do końca. Pan poseł Artur Łącki, Platforma Obywatelska, panie pośle... Pani minister powiedziała 20 tysięcy w przeciągu 4 lat, czyli nie 20 tysięcy od razu, a po drugie to, że ona się mówiła o długości wyroku, to był na pewno skrót myślowy. Chodzi o wypuszczenie takich przestępców, którzy na przykład ukradli coś w sklepie ponad wartości ponad 800 zł i mają karę. Ale wie pan co, pani redaktor, ja sobie pozwolę na ironię taką, jak pan poseł Andruszkiewicz, bo przecież to, co powiedział, to jest jakaś paranoja. To ja ironicznie też powiem, wie pan, może się okaże, że nam po prostu potrzebne są te miejsca w więzieniach, żeby zacząć tam wsadzać tych działaczy PiS-u, którzy się tak nachapali. Dobrze, że pan to mówi. Brawo, odkrył pan wasze zamiary. Widzów Republiki, tak? Resocjalizowani, bo niestety działacze PiS-u, którzy się nachapali przez 8 lat... To może obozy zbudujcie od razu, co? Pan poseł, mamy minutę, pan poseł Jacek Ozdoba, Suwerenna Polska. Panie pośle, ja tylko zwrócę uwagę, że pani minister mówiła nie o 4 latach, tylko powiedziała, że ona apeluje do dyrektorów zakładów karnych, a decyzje będą podejmowały sądy. Więc tutaj może sobie pani minister mówić o 4 latach, ale to sąd będzie podejmował decyzję. Jak sąd uzna, że w rok albo w pół roku, no to płynie. To jest zmiana diametralnej podejścia polityki państwa do osób skazanych wyrokami prawomocnymi na bezwzględne więzienie. Za rządów Suwerennej Polski nie było takiej zgody. Znany minister Ziobro jest z tego, że jak ktoś popełnił przestępstwo, musi mieć karę, musi iść do więzienia. No dobrze, panie pośle, mamy 15 sekund. Czy pan uważa, że polskie państwo jest, przepraszam, przygotowane, żeby taką operację przeprowadzić? Nie jest przygotowane, ale to było oczywiste, że oni to będą robili. Zawsze Platforma słynęła z tego, że jest tolerancja dla przestępców.
I tutaj stawiamy kropkę. W studio Telewizji Republika pan poseł Anna Mandruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, a w połączeniu pan poseł Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej, pan poseł Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski i pan poseł Marcin Skonieczka z Polski 2050. Bardzo serdecznie panom dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, szanowni państwo. Gorąco zachęcam, żeby państwo pozostali z Telewizją Republika. Mnóstwo jeszcze u nas informacji i też będzie można zadzwonić do Jacka Sobali, więc będzie można też z nami podyskutować, do czego państwa bardzo gorąco zachęcam. Do zobaczenia.